Mało który polski artysta potrafi powiedzieć: uwielbiam złoto. Tak, ja bardzo lubię. Ty cinkciarzu. A ja też lubię, jak jest opłacone w życiu. Jak ja mam opłacone, to ja korzystam. Zapłacili? Tak. Tak? Nie mieli innego wyjścia. No, wyobrażam sobie z tobą. Ja wszystko kupuję za gotówkę. Tak wygląda bankster. Jakbyś do mnie zadzwonił, to bym ci doradził. Jest ubrany? No jest ubrany. No, elegancja zaczyna się od 30 000. Zmatnik. Ja podjeżdżam samochodem. Jakim? Volvo. Kuźwa, w tamtych czasach? W tamtych czasach. Krzysztof Czeczot. Respekt. Żółte Ferrari już jest takie: patrzcie, ile mam pieniędzy. Tu patrzcie, gdzie patrzysz na rozkład jazdy? Tu zobacz, tu zobacz. W klapkach Lamborghini spierdolę. Temu programowi ciągle zarzucają, że gadamy o hajsie. Ale może dlatego, że w innych programach nie rozmawiają o hajsie. Dobrze się zarabia? Na przykład za tą walkę możesz mi powiedzieć? Ja nikomu nie powiem. W tym momencie nie muszę nic do końca życia robić. Wciągnij mnie. Słuchajcie, ale to nie musisz daleko, bo to możemy zrobić eliminację. Ale człowieku, ja będę przegrywał regularnie, byle dobrze płacili. Uwielbiam to powiedzonko i ludzie mówią: jebać biedę, i tym bardziej śmieszne jest jebać biedę, jak wiesz, robisz coś takiego bardzo zwykłego, czyli robisz sobie kanapkę z żółtym serem Gouda i mówisz: jebać biedę, grube plastry. Jezus, jaki ja jestem bogaty! No. Naprawdę! No. Ty jeździsz rowerem dlatego, że, nie wiem, wyrywasz na biedę? Przepraszam bardzo, rowery są drogie. My rozmawiamy tylko i wyłącznie o pieniądzach. Czy jak się dzielicie pieniędzmi? Nie rozmawiam na takie tematy publicznie. Czyli 70-30. Bo ja od... A co, zadzwoniła do ciebie: pomóż mi, kasa się skończyła? Ty jadasz raz dziennie? Ale co, taka bieda? No. W marcu kolejna płyta? Tak. A coś ty się tak rozpędziła? Dlatego, hajs się skończył? Nie, absolutnie nie. Do bociana bym poszedł, pieniądze wziął. Ale Kuba, ty po śmierci co ty weźmiesz? Nic. Chcę być najbogatszym człowiekiem na cmentarzu. Ile najwięcej wydałeś na coś, co jest złota, a nie malowane na złoto? No myślę, że na pierścionek zaręczynowy. To jest to. Ale nie będę mówił ile, bo to jest takie, że... Nie, no to... jakby. Jedna osoba bije brawo, to jest nosicielka tego pierścionka. A gdzie jest model biznesowy? Już odpowiem za chwilkę. Środki płatnicze, kiedy się pojawią w twojej kieszeni? Środki płatnicze pojawiły się wcześniej, gdyż było to zapłacone z góry. Jesteś dosyć zgrabny finansowo. Czy ty na przykład wziąłeś kredyt we frankach? Nie. Finansowałeś się sam. Tak, tak. Nienawidzę cię. Ten stan jaki jest, ale to jest moja praca, ja tym zarabiam na życie. Tylko dla kasy. Nie, dla przyjemności. Jesteś taką samą prostytutką jak ja? No, wszyscy artyści. Ja chyba kiedyś powiedziałem, że jestem droższy niż Wojewódzki na Instagramie, nie? To będziesz cytował? Kurde, co ty... Naprawdę? Tak. Ale weź mi, teraz mnie trochę poirytował. Ile ty bierzesz? No? Myślę, że około 100 000 za jeden dzień. Moim gościem po raz ostatni był Krzysztof Gąciak!